Witam was dzisiaj, żegnam was jutro na moim kanale. Tylko takie cuda są. Ja jestem Żyłka i witam was w kolejnym odcinku z serii Polska po Euro, Polska mistrzem Europy. Coś takiego. A dzisiaj jest mecz Polska-Austria. I to jego właśnie będziemy oglądać dziś w Berlinie, a dokładniej rozgrywać. A dokładniej zapraszam. Olympia Stadion. Przed nami 90 minut piłkarskich emocji. Prosimy nigdzie nie odchodzić. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. To drugie spotkanie dla tych drużyn. Holandia i Austria po 3 punkty. Polska 0, Francja do 0. Co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Polska zaczyna. W pierwszym meczu Polska, na pewno Austria. Bolało, ale dzisiaj drużyna gospodarzy niesiona tym wspaniałym porażka dopingiem, w końcu powalczy bardzo o zwycięstwo. Bolała. Jeśli dzisiaj znowu stracą punkty, to ich sytuacja w tabeli mocno Ta porażka się skomplikuje. W końcówce bardzo bolała. Brawo! Fenomenalna interwencja! A oto skład reprezentacji Polski. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. To może oznaczać bardzo ofensywne. Czemu on wychodzi tu na prostą? Czemu on nie był kryty? Ślisk? Bocznym pomocnikom. Czy będą asekurować kolegów z obrony grając klasycznych wahadłowych, czy też głównie pomagać w rozegraniu? Lewandowski, jeśli będą wysoko się włączać do akcji, rywale mogą do Piotrowskiego, Piotrowski, wolne miejsce miał, ale już nie ma. Pęc. Zieliński. Do Lewandowskiego, do środka. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. I tak wybronił ten strzał niesamowicie. Piotr Zieliński z rzutu rożnego. Niestety nie doszło, nie doszło. Piotr Zieliński. Kolejne, ale bramkarz bez trudu chwyta. Dwunasta minuta 0 do 0. I teraz górą uruchomił Lewandowskiego. Piotrowski. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić waszą uwagę, jest Robert Lewandowski. Nie ma się co dziwić, że wszyscy cenią takie umiejętności. Dynamit, który ma w nodze, sprawia, że może... Przerwimy, bo jest groźna akcia. Ja! Tak, Wojtek broni! Trzeba trochę wysilić przy tym strzale. I jeszcze nie ma różnego. To już jest klasa. Piotr Zieliński w swoim stylu wprowadza piłkę w strefę obronną przeciwnika. To dośrodkowanie mogło sporo namieszać. Na szczęście obrońcy zablokowali piłkę. Ależ teraz będzie okazja! O! Dobra. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala Ale zagrożenie. Ale ta bramka była. No nie. Jest! Jest! Teraz. Tworzył sobie szansę. Świdarski! 1 do 0! Polska-Austria! 21 minuta! Mamy to! Teraz już nie będzie. 3 punkty dziś są nasze! Wymierna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Ładny gol nawet. Zaciągnął bramkarza. I obrona robiła co mogła, na żeby stronę ten prawą. Atak. Ale i mimo strzelił to udało się zachować zimną krew i zdobyć bramkę. Dokładnie. Świderski! Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Zajwald. Przejmują teraz znowu piłkę przejęta po wejściu Zielińskiego. O nie, Lewandowski, nie zgrali się. Nie zgrali Puszcza grę sędzia. Spójrzmy, jak rozwinie się ta akcja. No, myślałem, że zejdzie na tamtą stronę. Arnautowicz, a on tutaj posiadanie szczęście. Bramkarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze. Uspokaja teraz sytuację, mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Nie, teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Zajwald, ładne dogranie na dobieg. Ależ to Bednarek, dobrze, dobrze. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Zieliński przyjmuje piłkę. Oj. Marko Arnautowicz.
Twarde wejście, ale bez faulu. Aj! No i prawie już miałem tą piłkę. Kurde. Arnautović. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Wojte! O! Nie! 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 Kędziora! Kurde! Jeszcze raz, spójrzmy, jak to wszystko. A, już to miał, już to miał na brzuchu. No niestety. Przyjdzie jeszcze czas. Ja, a mógł nie dotykać, może by był super. Po tym golu jest 1-1. A, 1-1, 36 minuta. Piotr Zieliński. Dobra, schodzimy może tak. Zniż. O, dobra. Nie, nie. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Dobra. Ładne teraz zagranie. Za teraz Wojtek musi wyjść, ale czy to nie zaowocowało bramką? Tak uderzać nie wolno, to nie ma sensu. Piłka szybuje wysoko nad bramką. Takie uderzenie to chyba efekt stresu. Na treningu z pewnością wyglądałoby to o niebo lepiej, ale realia meczowe rządzą się swoimi prawami. Przesuwają się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. Polska z korzyścią. Lewandowski! Ależ tutaj kapitalny blok. Coś mi się wydawało, że tam ręka była, ale może mi się wydawało. Marko Arnautović. Blokujemy go. Dobrze. Naprawdę nie dużo teraz zabrakło mu, żeby piłka wylądowała w siatce. Kiwior. Bednarek. Dokładnie. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Aj, Polska traci piłkę. No i przerwa. Za nami pierwsze 45 minut. A po przerwie chcemy... o, tak widzicie, na innych stadionach. A po przerwie chcę zmienić sobie skład w sumie, w trakcie przerwy. No i co, może Lewandowskiego by ściągnąć, Buksa niech wejdzie sobie. Zamiast Zalewskiego, Grosickiego poprosimy. Dobra, kogo my tu jeszcze możemy zmienić? Czy ktoś jest zmęczony? Nie, na razie nie, chociaż Bednarek widzę jest trochę wykończony. Niech wejdzie Szymański jak na razie za niego. No i dobra. Tak wygląda zmiana trzech zawodników. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. 46 a minuta. Przed nami Polska, 45 Austria, minut emocji. 1-1. Buksa za Lewandowskiego. Grusicki za Zalewskiego. I do Arnautovicia. Szymański za Bednarka. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Odejście wyżej, aj, no, odbiór, klasyka nowoczesnego pressingu. Okazja, jak marzenie! Nie, wybijaj! Jest! Wybiłem! Co się wydarzyło? Wybiłem to! No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Ja. Zdobyta bramka na pewno pomogła wybiłem wejść to w ten mecz. Aj. Jeśli mamy na kimś skupić szczególną uwagę, to chyba właśnie na tej postaci. Aha, Piotrowski. Zupełnie nieudane to podanie. To będzie out. Sunie skrzydłem z piłką przed sobą, ma sporo wolnej przestrzeni. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Zupełnie dziwny ten meczek na razie. Świetne, filtrujące świetnie, podanie. Świetnie to było. I dobrze teraz w obronie. Nie przepuścili tego dośrodkowania. To nie była ręka? Aj. Gregoric. Nie można ich dopuścić do bramki. Zajwald. Zastosowana korzyść. Gra idzie dalej. Zbiega teraz ostro ze skrzydła. Leimer! Niebezpiecznie! Ale... Dobra, nie. Spalony. Sędzia sygnalizuje, że jest spalony. Piotrowski. Piotr Zieliński. Reszyński. Nic no z tego nie nie będzie. Przechwyt. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Uwaga, wychodzi sam na sam. Próbuje dobra, tam za nie daleko podcina. Bo to wymaga jednak sporej precyzji. Trzeba mieć czas i miejsce. Tu było trochę za dużo chcieństwa. Bartosz Zniż. I do Grosickiego. Teraz okazja. Proszę bardzo, aj, udana interwencja. Broni to. No tak myślałem, że może Kamil strzeli.
Dośrodkowanie Zielińskiego. Mocna, górna piłka. Kamil. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. Wielkimi krokami zbliża się kolejne interesujące starcie, które również pokażemy na naszej antenie. Reprezentacja Polski zmierzy się z Francją. Myślę, że może być tam ciekawie. Takie ostatnie nie brakuje argumentów, więc należy się spodziewać otwartego spotkania. Że tak powiem, decydujące Polska-Francja. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Kurde, co to za kopanina tutaj jest? Adam Buksa. Buksa ich tu roluje wszystkich. Próbują rozerwać obronę, wymieniając podanie. Zieliński gol! I mamy gola! 2-1! Polska, Austria. 70. minuta chyba. No i widzimy, patrzcie, że ich no dotychczasowa gra się opłaciła. Pięknie. Grają dobrze, dominują. No i co? Lewa strona, bramkarz skupiony, prawy strzał i jest gol. Prawy dolny. I mamy gola. A zatem mamy wynik 2-1. I tu jeszcze mała przypominajka dla Państwa, że wkrótce czeka nas transmisja kolejnego ciekawie zapowiadającego no się meczu. Gdybym musiał wybrać w tym tygodniu jeden mecz do obejrzenia, to Polska, na pewno Francja. Byłby mocny kandydat. Są widocznie bardzo tym zaciekawieni. Odbiór jak Bereszyński odbiór, pięknie. Bereszyński, Świderski. A teraz przestrzeń na skrzydle, Świderski. Może pociągnąć. A myślę, nie, bo coś mi się pomyliło, że Świderski zszedł. Bo tak o nim gadali, że piękny występ. Bardzo dobra akcja w ataku, no ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. No, jeszcze może teraz. Jeszcze ostatnia raz. Ostatnia już chyba szansa na wyrównanie w tym meczu. Słuchajcie, bo to my kończymy zaraz i zaraz wygrywamy 2-1. I teraz podwójna zmiana. No nie, tylko nie teraz. Tylko w okolice 11 teraz rzuca. Pewna interwencja, już po zagrożeniu. Dobrze by było teraz strzelić coś jeszcze. Nie, no co to było? Umówmy się. Ale jakby nie tego nie złapał, słuchajcie, to pomyliły się po prostu siły kopnięcia. Tak powiedzmy. Aj! Przejęli rywale. Prawie. Nie, teraz oni atakują. Będę ich faulował. Bosz. Kainz. To musi być bramka. Nie, to miał być faul. Nie, Państwa, nie. Remis. Na minuty przed końcem meczu. Czy nam coś daje jeden punkt? Intensywna końcówka. No niestety raczej nie. I no ruszamy. Nie. Remisowy rezultat 2-2. Świderski. Próbuje sam. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Jest faul. I będzie wznowienie gry z rzutu wolnego. Ale bez kartki. Ja poproszę rzut karny. Jeszcze Polska. Podrywają się. Jeszcze Polska. A bramka w tym momencie spowodowałaby, że zwycięstwo byłoby naprawdę blisko. Aj! Jest! Rzut karny! Mamy to! Rzut karny! I teraz tak, lewy czy prawy? Piszcie w komentarzach, a ja właśnie wykonuję rzut karny. Była ręka i jest rzut karny. I teraz tak, lewa, prawa, środek. I będzie pięknie. Kto wykonuje? Świderski. Jeśli prawy, to strzeli, lewy. Wrócą na prowadzenie. Lewy! Jest! Piłka jest! Świderski, lewy, dolny, 3-2, Polska, Austria, 93. minuta. Jest gol! Jest gol! To jest ten sam ból ich, co nasz w meczu z Holandią. Teraz my wygrywamy, my się cieszymy, oni piłka przegrali. Jednak była ciut mamy szybsza niż interweniujący golkiper i dokładnie, padła pod jego piłka była szybsza. Ten karny to nam z nieba spadł, powiedziałem, proszę karny i był karny. Słuchajcie, jak się cieszę.
Obejrzeliśmy ciekawy mecz, wyrównany i zacięty. Wynik nie był pewny praktycznie do ostatniej akcji. Tym bardziej brawa za to jednobramkowe zwycięstwo. Takim występem zasługuje wyłącznie na najwyższe noty. No i co? Czapki z głów. Także co, słuchajcie, pięknie, piękny mecz. Żegnam was dzisiaj, witam was jutro. Jeżeli wam się filmik spodobał, zasubskrybujcie, dajcie łapeczkę. No i co, ja byłem Żyłka. No i cześć, narka.